Cześć, witam was moziem i witam was w kolejnym odcinku z Jak skryptować w SAMP. W tym odcinku chciałem wam pokazać teorię na temat MySQL, jak to wszystko działa, jakie są komendy, co można wykonywać, jak stworzyć tabelę, jak pobierać coś z tej tabeli, jak wpisać coś do tabeli, jak coś aktualizować, manipulować i tak dalej. Więc zapraszam do oglądania. Okej, teraz musimy stworzyć naszą tabelę. Więc jak stworzyć taką tabelę? Taka tabela, żeby ją stworzyć, możemy ją stworzyć poprzez program, na przykład HeyDSQL, albo poprzez phpMyAdmin, który już jest dostępny dla każdego MySQL, poprzez stronę internetową. Albo możemy to także zrobić poprzez komendę, bezpośrednio wysłać do bazy komendę, która mówi mu: hej, stwórz mi teraz tą tabelę z tymi danami, tak, jak się ma nazywać, bla, 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 i nam stworzy. Więc żeby stworzyć taką tabelę, skorzystamy z funkcji create table if not exist. Ta funkcja oznacza, że stwórz mi tabelę, jeśli nie istnieje, tak? Czyli wyślemy komendę do bazy i mówimy mu teraz: hej, stwórz mi tabelę pod tą nazwą, ale tylko pod warunkiem, jeśli nie istnieje. Czyli jeśli znajduje, że istnieje, hej, istnieje, nie twórz mi, tak? Czyli tylko wtedy, kiedy nie istnieje, to mam mi stworzyć, tak? To jest przydatne, jeśli macie na przykład jakiś, żeby stworzyło mi na konta, tak? Już mam już moje dane, wiem, jakie chcę mieć dane na konto, to żeby mi stworzyło bezpośrednio już te dane, tak? Czyli na przykład zmieniliście swoją serwerownię, albo usunęliście tą tabelę, to po prostu mi znowu stworzyło po ponownym włączeniu komputera, czy serwera, przepraszam, żeby mi stworzyło, tak? Czyli użyjemy teraz tą funkcję, tak? Create table if not exist. Teraz musimy powiedzieć, jaka to ma być tabela. Więc ja mu teraz powiedzieć, że mi stworzył tabelę o nazwie konta, tak? Czyli mamy po create table not exist, chcemy jeszcze teraz to dodać, tak? Czyli damy teraz to. Tak, czyli mamy create table not exist. Jaka to ma nazwa tabeli? Czyli konta, tak? I teraz zawartość tej tabeli, tak? Ja już też mam przygotowane tutaj pięknie. Tak? To już to troszeczkę to będzie skomplikowane, ale tu już wam to wytłumaczę, tak? Mamy tak. UID int 11 not null auto increment, login text not null collate, bla bla, hasło text not collate, bla bla, email text not null collate, bla bla. I primary key UID. Co to wszystko oznacza? Bez paniki. Nie panikujcie, nie musicie teraz skoczyć z okna z paniki. Ja wam to wytłumaczę. I got this. Mamy teraz tak. UID. Tak? Chcę mu też powiedzieć: hej, stwórz mi nowy wpis, nową rubrykę o nazwie UID, która oznacza w MySQL zazwyczaj User ID. Jest to albo Unique ID. Jest to User ID, jest to albo Unique ID, oznacza unikatowy ID gracza. Tak? Czyli żeby każdy gracz, który się zarejestruje, żeby po prostu otrzymał swój unikatowy identyfikator, który będzie po prostu dla niego identyfikatorem przez cały serwer wszędzie, tak? Czyli tak jakbyście mieli na przykład numer klienta, coś takiego, tak? Czyli macie firmę i każdy klient ma swoją własną numer klienta, tak? Żebyśmy wiedzieli, aha, numer 8938 jest na przykład Paweł chuj mu w dupę, albo że 8448 jest na przykład pani pojebana w chuj, czy coś takiego, tak? Która mieszka w piździe, czy gdzieś takiego. I to właśnie to, co tutaj mamy, tak? Ten auto-increment, który mamy tutaj, oznacza, żeby ta baza nam zwiększyła liczbę co jeden, tak? Do przodu,
żeby każdy gracz miał swój unikatowy ID, tak? Czyli na przykład mamy pana Pawła, który się zarejestruje do bazy, do naszej bazy, to on otrzyma numer 1. Pamiętamy, Paweł ma numer 1. Potem mamy pani Natalia. Pani Natalia się też rejestruje, tak? I ona teraz otrzyma nie jeden, tylko numer 2. Tak? Bo ten autoinkrement po rejestracji Pawła zwiększa się ta cyfra do rejestracji o 1, to pani Natalia dostaje numer 2. Potem mamy, nie wiem, pana Jana, który otrzyma potem 3 i inny dostanie 4, 5, 6 i tak dalej, aż do nieskończoności, tak? Aż będzie pełna baza, tak? Znaczy, no, aż będzie dużo ważyć. Potem mamy login. Jest to, chcemy, żeby to, ten login był jako tekst. Tam chcemy wpisać właśnie login naszego gracza, tak? Jest to, mówimy mu, że hej, stwórz mi login jako tekst. I ten not null oznacza, żeby ten tekst nie był null. Tak samo jak mamy tutaj ten UID. Not null oznacza, że nie jest puste, czyli żeby po prostu to nie mogło być puste, tak? No, po prostu żeby powiedzieć, hej, jak ktoś tam wpiszesz do tej bazy, to żeby uważać, żeby po prostu not, żeby na przykład UID, login, hasło i e-mail nie były puste, tak? Czyli serwer odrzuci nam zadanie, jeśli znajduje, że któryś z tych zapytań albo wpisy, że sobie coś odpisać jest puste, tak? To że on to nam nie wpisze. Dlatego damy not null, żeby po prostu było pewność, że login, hasło i e-mail będą stworzone, tak? No, tak samo właśnie stworzymy z hasło, tekst też, także tekst not null, tak? I e-mail też jako tekst not null. Teraz mamy tutaj ten bardzo ważny primary key. UID, tak? Primary key oznacza, żeby ten UID, żeby on stworzył mi ten UID, który znajduje się tutaj, to jest także autoinkrement, żeby ten UID był unikatowy. To jest ten primary key, tak? Że ta wartość była unikatowa, tak? Dlatego stworzymy jako primary key, hej, ta jest unikatowa, że po prostu, jak mamy Jana Pawła, który ma numer 5, to jeśli chcemy stworzyć nowe konto, także pod UID 5, na przykład przez bazę wpiszemy numer 5, tak? Możemy tak zrobić. To on nam odrzuci to zadanie, bo hej, to dostaniemy błąd, hej, Jan Paweł już ma numer 5, nie może stworzyć pod numer 5. On odrzuci nam to zadanie. Dlatego właśnie damy primary key UID, żeby to było unikatowe. To bardzo ważne, tak? Jeśli chcemy właśnie, żeby każde konto miało swój własny unikatowy numer identyfikacyjny, tak? Czyli mamy teraz to stworzone. Okay. Trzymaj się, nie spadnij. Okej. Okay. Czyli mamy teraz tak. Create tables not exist. Jakie konto, czyli jaka tabela, konto i nasze dane, primary key UID. Jeśli teraz to wyślemy na serwer, znaczy do naszej bazy MySQL, otrzymamy teraz taką tabelę i takie wartości, co teraz na ekranie widzicie. Proste, tak? Okej. Okay. Więc tak tworzy się teraz tabelę. Ok, mamy teraz stworzoną naszą tabelę. Teraz jak tam wpisać coś? Więc, kiedy mamy stworzony nasz system rejestracji konta, wchodzi gracz, rejestruje się, podaje tam swój login, swoje hasło i swój e-mail, tak? I teraz te dane po naciśnięciu na rejestruj, chcemy teraz te dane wpisać do naszej bazy danych, do naszej tabeli konta. Jak to zrobić? Użyjemy do tego funkcję o nazwie insert into. Insert into. Insert into jest to funkcja, która mówi teraz MySQL, hej, wpisz mi do, tak? Wpisz do, tak? Potem mu damy, powiem mu gdzie, czyli w insert into, tak? Wtajemy insert into. Tutaj to damy, troszkę wyżej, troszkę miejsca mamy jeszcze. OK, insert into, teraz musimy podać wartość, gdzie ma to nam wpisać, tak? Czyli chcemy mu teraz dać do naszego konta, tak? Czyli dajmy mu teraz tak. Konta, tak? Czyli insert into, gdzie? Do naszego konta. Tak? I
Kiedy mamy zrobione, to musimy powiedzieć, do jakiej rubryki ma to nam wpisać, tak? Robimy to w nawiasie, tak? Czyli, że mówimy, hej, otwieramy nawias, dajemy mu, hej, wpiszmy się teraz do tego, do na przykład do login, do hasło i e-mail i potem te wartości, tak? Czyli najpierw dajemy mu login. Musimy otwierać nawias, oczywiście, bardzo ważne, otwieramy nawias. Tak, otwieramy nawias. Ale na filmie tak nie widać, tu jest nawias, tak? Nawias. Potem login. Tak? Kolejność jest oczywiście bardzo ważna, czyli jeśli chcemy, żeby najpierw do login, potem do hasła i potem do e-mail mi wpisało te i te wartości, tak? Czyli najpierw tak, login, potem dajmy przecinek. Troszkę małe to jest, ale jest ok, damy radę. Tak, przecinek. Potem do naszego hasła. Chcemy do hasła wpisać coś. Tak? Krzywo wiem. Potem znowu przecinek. Przecinek. Tak, przecinek, trochę krzywo, nieważne. I teraz e-mail. E-mail. Tak? Czyli tam mówimy, hej, into, login, hasło i e-mail. Teraz zamykamy ten nawias, tak? Czyli zamykamy ten nawias. Tak, zamykamy ten nawias. Okej. Już mamy zrobione, teraz musimy powiedzieć, jakie to wartości są. Więc do tego użyjemy funkcję values. Values oznacza wartości, tak? Czyli mówimy, hej, wpisz mi do konta, do login, do hasła i do e-mail. Wartości, czyli jakie wartości, tak? Czyli damy właśnie to. Ten values. Damy to tutaj na dole. Już dla mnie nie ma miejsca po prawej. Tak, values. Teraz znowu otwieramy nawias. Tak, otwieramy nawias. Tak? I teraz jakie to wartości? Teraz musimy podać te wartości, jakie tam chcemy wpisać, tak? Czyli powiedzmy, że gracz Paweł wpisał w login, tak? Do login wpisał mój login, tak? Albo jakiś inny login, tak? Powiedzmy, że on wpisał teraz tam mój login, tak? Czyli mamy tu naszą wartość mój login, tak? Więc tak, mamy tutaj login pierwszy, więc jako pierwszy wpiszemy mu teraz mój login, tak? OK. Potem znowu dajmy przecinek. Przecinek. Tak, tu już przecinek. Nie wiem, czy widać. On to po prawej gdzieś. Przecinek. Teraz mamy hasło. Więc zapiszemy teraz tam moje hasło. Powiedzmy, że on wpisał tam moje hasło, tak? Oczywiście, jak piszemy hasło do bazy danych, musimy zaszyfrować to hasło dla bezpieczeństwa bazy danych przed hakerami na przykład i także dla bezpieczeństwa naszego użytkownika, naszego gracza, żeby po prostu to hasło było zabezpieczone, tak? Czyli nie dajemy wprawdzie te moje hasło, tylko on jest o wiele, 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 wiele dłuższy, tak? I ma dużo numerów, jeśli użyjemy na przykład szyfrowanie SH256 albo Whirlpool, to będziemy mieć dużą, dużą, dużą cyfrę, tak? Ale teraz nie będę tutaj taką, nie będę wam teraz wydrukował taką wielką, wiecie, nie? Więc powiedzmy, że moje hasło to jest to, co on teraz wpisał, tak? To jest taki przykład i tak.
Więc tak, mamy nasze moje hasło. Tak, do hasła wpisujemy moje hasło. Potem mamy e-mail, więc teraz znowu dajemy przecinek. Tak? Przecinek. Odwrotnie bym to dałem. Tak? I teraz nasz e-mail, który mamy tutaj. Op. Przepraszam. mail@mail.com. Tak? I tutaj jeszcze musi być... Tak? Z takiego, tak? Zadajmy teraz także tutaj. Tak? Więc mamy teraz tak. Insert in do konta, wpisz nam do konta w login, potem hasło, potem w e-mail, wartości, czytam znowu nawias, w login wpisuję, ma nam wpisać mój login, w hasło nam mam wpisać moje hasło, a w e-mail mamy wpisać mail@mail.com. Teraz znowu zamykamy ten nawias. Zamykamy nawias. I to wszystko. Teraz właśnie za pomocą właśnie tej komendy wpiszemy właśnie do konta to te wartości. I teraz to powinno wyglądać mniej więcej tak. Proste, nie? Teraz tak zrobiliśmy, tak wpisaliśmy teraz właśnie dane gracza do naszej bazy danych w tablicy konta. Proste, co? Okej, okay, więc kiedy już mamy wpisane nasz gracz do naszej bazy danych, do naszej tabeli, chcemy teraz pobrać te dane, tak? Więc jak zrobić, żeby teraz to pobrać? Więc powiedzmy, że gracz musi podać login i hasło, żeby móc się zalogować, tak? Więc żeby po prostu zalogować tego gracza, musimy pobrać informacje z naszej bazy, a zrobimy to za pomocą funkcji select. Tak? Select. Ten select oznacza, że oznacz albo zaznacz albo pobierz, tak? Tak możemy to sobie wytłumaczyć na przykład. Select. Tak? Za pomocą select możemy pobierać dane. Więc dajemy select jako pierwsze. Tak? I teraz musimy podać, co ma pobrać, tak? Czyli co nas teraz interesuje, żeby pobrać. Możemy to zrobić teraz w dwie sposoby. Albo podawać mu po kolei to, co chcemy pobrać, albo pobrać wszystko, tak? Za pomocą gwiazdki. Więc ja chcę na przykład teraz pobrać wszystko z tej naszej bazy, tak? Wszystko. Czyli każdego gracza. Ile jeszcze mamy? Tak? Powiedzmy, że mam teraz tam wpisane 5 osób w tej listy, tak? I chcę wszystko z tego stamtąd pobrać. Więc żeby wszystko pobrać, użyjemy gwiazdki. Ta gwiazdka oznacza, mówi mu, hej, pobierz mi wszystko. Wszystko z tej rubryki, tak? A w ogóle nie wszystko. To z tej rubryki, tak? Czyli mamy teraz właśnie nasz login, hasło i e-mail. Czyli mam wszystko mi pobrać, tak? Służymy do tego właśnie gwiazdki. Tak? Gwiazdka. Czyli select, tak zwane all, czyli pobierzmy wszystko. Tak? I teraz musimy pobrać, skąd ma nam to pobrać? Czyli tak, czyli chcemy pobrać dane z naszej tablicy konta, tak? Czyli dajemy teraz from. Czyli from. Select, wszystko from. From oznacza skąd, tak? Czyli skąd ma to nam pobrać? To jest, myślę, że oczywiste. Tak? Pobierz wszystko skąd, czyli from. Tak? From. I teraz dajemy nasze konta, czyli nasza tablica, nasza konta. Tak, czyli pobierz wszystko z konta.
I to wszystko. Teraz jeśli wpiszemy, wyślemy teraz tą funkcję, znaczy tą komendę do naszej bazy, otrzymamy listę wszystkich graczy, albo wszystkich, co są tam wpisane, właśnie z informacją login, hasło i e-mail. Proste, co? Teraz zamiast, teraz na przykład chcę pobrać od wszystkich graczy tylko login, więc zamiast, albo login i hasło, więc zamiast gwiazdki, zamiast tej gwiazdki, dajmy login, tak? Muszę tutaj troszkę to w miejscu zrobić. Tak? Czyli select login, przecinek. Przecinki są bardzo ważne, bo to oddziela wszystko. Tak? Login, przecinek i hasło from konta, tak? Czyli wybierz albo pobierz mi login i hasło z tablicy konta. Jeśli wyślemy teraz ten kod do naszej bazy, pobierze nam wszystkich graczy, tak? Wszystkich graczy z tylko login i hasło. Proste, tak? Teraz chcę na przykład pobrać hasło pewnego gracza. Jak to zrobić? Bardzo proste. Powiedzmy, że gracz podał swój login, tak? Albo możemy nawet poprzez imię, nick gracza pobrać, tak? A powiedzmy, że gracz musi pobrać login, znaczy musi podać login, by móc się zalogować, więc wybieramy hasło tam, gdzie on ma swój login, tak? Więc żeby to zrobić, to chcemy pobrać hasło, tak? Chcę pobrać hasło i e-mail tego gracza, tak? Czyli wybierz, select hasło, przecinek e-mail z konta i teraz musimy, halo, autofocus, dzięki, teraz musimy powiedzieć, gdzie to jest, tak? A z tego, że już mamy podane albo nick gracza, albo właśnie nasz login w tym przypadku, musimy powiedzieć, gdzie, więc teraz musimy użyć funkcję where. Where mam tutaj? Where, tak? Jest to właśnie funkcja, mówi mu, hej, gdzie ono jest, tak? Więc dajmy mu where. Tak? Where? Ja sobie dam tutaj na dole, tutaj, dobrze? Tak? Czyli select hasło i e-mail z konta. Skąd? I teraz skąd ma on nam na to pobrać? Tak, z tego, że on już podał ten login, tak? To chcemy pobrać z login tam, gdzie jest ten login, tak? Czyli pobierz mi te informacje, co tutaj, tylko tam, jeśli gdzieś, gdzie jest login, tam, gdzie jest login, dajmy teraz równa się, tak? Czyli jeśli login jest równe, ten mój login, to co gracz podał, tak? Więc mamy teraz tak, wybierz mi hasło i e-mail z tablicy konta, gdzie, tam gdzie jest login, jeśli, tam gdzie login jest równe mój login, czyli tam to co gracz podał, czyli powiedzmy, że ten gracz zarejestrował swoje konto pod loginem Kupa, tak? Podał tam swój Kupa, to tutaj ma być wpisane Kupa, tak? Czyli, że on ma tam topować te informacje, jeśli login jest Kupa, tak? To jeśli podamy teraz, wyślemy teraz tą komendę do MySQL bazy, otrzymamy taki rezultat. Proste, tak? Nie jest trudne, bardzo łatwo to zrobić.
Możemy oczywiście także poprzez User ID, to będziemy później oczywiście pobierać proste dane, tak? Czyli jeśli gracz już się zalogował, tak? To oczywiście musimy pobrać ten User ID, tak? Zapomniałem, że jeszcze mam User ID, tak? Czyli na przykład zamiast hasła też musimy pobrać mu User ID, tak? Czyli jeśli gracz się zaloguje, to ten User ID pobierzemy i zapiszemy do zmiennej wewnątrz serwera, tak, żebyśmy mieli już go gdzieś schowane do pamięci serwera, żebyśmy mogli cały czas pobrać jakieś dane pod ten user ID, który jest unikatowy, tak, czyli że jak gracz już gra i chcemy na przykład pobrać, nie wiem, na przykład życie gracza albo jakaś nowa suma albo jakaś nowa wartość, tak, albo aktualizować także, jest bardzo ważne. Musimy właśnie w select, bla, to zamiast tu gdzie mamy ten where, where UID, czyli user ID, jest równe, powiedzmy, że on ma ID 1. Tak? Okej, okay. Czyli pobierzemy teraz te dane stamtąd, gdzie user ID jest 1, tak? Czyli tylko od tego gracza wiemy, że ten gracz ma user ID 1, to żeby pobierał mi te dane tam, gdzie ma 1. Proste, tak? Okej. Okay. Okay. Teraz przejdziemy do manipulacji albo aktualizacji wpisu w bazie MySQL, tak? Czyli jeśli gracz wykona jakąś akcję na serwerze, na przykład przelał komuś kasę albo kupił coś na serwerze i stracił poprzez kupno kasę, to chcemy aktualizować te dane w bazie MySQL, tak? Albo gracz wyszedł ze serwera i kiedy wyszedł ze serwera, to chcemy wszystkie dane, jakie gracz ma, jak życie, armor, czyli kamizelka, pozycja nawet gracza, rotacja, jaki miał ostatni IP, jaką ostatnią nazwę miał, cokolwiek. Chcemy teraz te dane aktualizować w bazie danych, tam gdzie on ma swój wpis, tak, swoje dane. Więc aby to zrobić, użyjemy funkcję update, który mam tutaj. Update. Update mówi, jest to po prostu aktualizuj, tak? Czyli damy aktualizuj. Tak? Update. Więc piszemy jako pierwsze update. Teraz musimy mu powiedzieć, co ma on aktualizować, czyli jaką tablicę, tak? Więc chcemy aktualizować konta, czyli konta, tak? Czyli aktualizuj mi konta, czyli tablicę konta aktualizuj. Tak? I teraz musimy mu powiedzieć, co ma nam aktualizować. Do tego użyjemy funkcję set, tak? Set mam tutaj. Set, tak? Set oznacza ustaw, czyli aktualizuj mi konta, ustaw mi, czyli dajmy set. Tak? I po set teraz mu musimy powiedzieć, jakie informacje. Czyli powiedzmy, że ja tutaj nie mam żadnego przykładu. Jak już powiedziałem, dałem wam poprzednie jakieś przykłady, czyli właśnie pozycja, życie, cokolwiek, tak? Ale na przykład chcemy mu zmienić teraz hasło, tak? Czyli mam teraz na przykład set, ustaw mi hasło, czyli tam, gdzie jest hasło, tak? Teraz potem dajmy równa się. Tak, czyli ustaw mi hasło, a hasło ma być równe moje nowe hasło, tak? Czyli jak mamy moje nowe hasło już było wcześniej, to ja teraz chcę, żeby on mi tu ustawił na przykład tak? Ja tam nie widzę tak dobrze, ale
Tutaj pisałem drugie hasło. Tak? Więc zamiast moje hasło, mamy to aktualizować na drugie hasło, tak? Okej, okay. A teraz mamy tutaj lepiej widać, tak? Czyli aktualizuj mi konta, ustaw mi hasło na drugie albo nowe hasło. Powiedzmy, że to jest nowe hasło, tak? Zamiast drugie hasło. Więc tu jest nowe hasło. Ja musiałem powiedzieć gdzie, więc znowu wrócimy do naszego where, które mamy tutaj. Where. Tak, jeżeli tworzymy where, damy to tutaj na dole. Brakuje mi tu miejsca. Tak? Więc aktualizuj mi hasło na drugie hasło where, czyli gdzie i gdzie nasz user ID, ponieważ wiemy jakie ma user ID, tak? Czyli tak ma tylko zapisywać wtedy, kiedy już się zalogował, tak? Czyli mamy właśnie ten user ID, a wiemy że poprzez pobieranie danych, że ten gracz, czyli na przykład Jaś, ma user ID numer 1, więc ten znowu równa się równa się. Tak, czyli tylko tam, gdzie user ID jest równe 1. Tak? Ok. Czyli jeśli teraz wyślemy ten kod na serwer MySQL, otrzymamy taki rezultat. Jak widać, dane zostały zaktualizowane, wszystko ok. I no, jeśli chcemy oprócz hasła aktualizować na coś innego, to po prostu znowu użyjemy przecinek, tak? Potem mogę nam to pokazać tutaj, mam to wszystko tutaj na dół, dobrze? Tak? Czyli mamy aktualizuj to, nasze hasło, potem znowu dajemy przecinek, odwrotnie, no nie, dobrze dajemy. Przecinek, tak? I chcę na przykład, żebym login mnie aktualizował, więc dajemy znowu login, tamte tutaj, żeby to było jaśniej. Tak? Login. Login ma być równe. Tu mam mój login, ale sobie tutaj teraz dam nowy login. Nowy login. Tak? Nowy login, nie wiem, co widać? Nowy login, tak? Ten nowy login damy tutaj. Ledwo to się trzyma. Bo znowu, i na przykład chcemy teraz także e-mail mu zmienić, tak? Czyli znowu dajemy przecinek. I teraz właśnie nasz e-mail. Tak? Równa się. Tak? Jakie teraz jest nowy e-mail? Nowy e-mail zamiast mail email.com chcemy być na przykład na nowy mail nowy mail małpa gmail .com. Tak? Czyli, czy widać? Ledwo widać? Nowy mail at gmail.com. Tak? I to hasło, znaczy ten mail, chcę wpisać do naszej bazy danych. Ok? No. I tak możemy dodawać różne informacje, tak? Czyli ma nam wpisać do naszego konta, ustaw mi hasło na nowe hasło, login na nowy login, e-mail na nowy e-mail, pozycja X na pozycja X, pozycja Y na pozycja Y i tak dalej. Potem gdzie?
tam, gdzie user ID jest 1, tylko tam, tak? Wtedy właśnie wiemy, aha, te informacje, znaczy baza wie, że hej, te informacje należą do user ID 1. Zrozumiane? Zrozumiane. Teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać coś innego, inną funkcję. Inne funkcje, jest to sort by i limit. Będziemy to także używać w naszym MySQL dosyć często. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Funkcja sort by i limit używa się zazwyczaj pod koniec naszego kodu, tak? Czyli przed, jeszcze przed where, albo po where to się używa, zapomniałem. Musiałbym teraz zobaczyć. Sort by oznacza sortowanie. Tak, możemy także sortować nasz wynik, tak? Czyli na przykład mamy 10 graczy, tak? W naszej bazie. I każdy ma na przykład inną ilość kasy, tak? Jeden jest bogatszy, jeden jest, a jedni są, nie mają tyle kasy, tak? Powiedzmy, że na przykład Jaś ma 100 tysięcy dolców na swoim koncie, a Natalia ma na przykład 500. Tak? I w środku tam mamy jeszcze innych graczy, co mają na przykład 50 tysięcy, 20 tysięcy, 100 tysięcy, 10 tysięcy, tak? Więc ten sort by możemy właśnie użyć do sortowania, tak? Czyli jeśli użymy sort by, czyli ma nam sortować na przykład money, czyli nasza kasa, tak? Czyli tutaj mamy sort by money, czyli ma nam sortować zależnie od kasy i potem mamy ascending i descending, czyli do góry ma rosnąć, rosnąco albo malejąco, tak? Wzrosnąco jest to ascending, czyli asc, a malejąco jest to descending, tak? Czyli na przykład chcemy pobierać najbogatszego gracza albo najbogatszych graczy na naszej bazy, tak? To używamy właśnie sort by descending, czyli malejąco, tak? Czyli on nam sortuje, pobierze nam te dane, czyli dajemy select wszystkich albo kasa czy coś takiego, wszystkich nasze dane i tam, gdzie mam od najbogatszego gracza do ten, kto ma najmniej kasy, tak? I tak otrzymamy nasze informacje, czyli Jaś będzie pierwszy, który ma 100 tysięcy, potem drugi ma 80 tysięcy, potem 60 tysięcy, 55 tysięcy, 40 tysięcy, 20 tysięcy, 551, tak? Na przykład. To właśnie użyjemy sort by descending. Ascending jest właśnie, że wzrosnąć, czyli od... Czyli jako pierwszy otrzymamy na przykład naszą Natalię, która ma 500 kasę, a jako ostatni na samym dole otrzymamy naszego Jaś, który jest najbogatszy, 100 tysięcy dolców ma na koncie. I tak to zadziała, tak? Problem w tym, że on nam pobierze wszystkich graczy, wszystkich, tak? Czyli jeśli byśmy mieli na przykład na serwerze w bazie na przykład 100 tysięcy graczy zarejestrowanych, jeśli damy sort by od kasy, to on nam pobierze wszystkich 100 tysięcy z naszej bazy. Do tego użyjemy właśnie nasz limit. Tak, czyli że my dajemy sort by, kasa, potem mamy descending, czyli od najbogatszego do nie najbogatszego i potem dajemy limit i tutaj po limit dajemy na przykład 10, czyli że ona ma pobierać tylko 10 od najbogatszych do nie najbogatszych, tylko 10 sztuk, albo na przykład 100, tylko 100 ma nam pobierać, tak? Używa się to zazwyczaj albo do statystyk, albo by stworzyć jakąś listę, coś takiego, tak? Albo jakiś high score'ów, tak? Kto jest na przykład w deathmatch, ma najwięcej killów, albo kto właśnie jest najbogatszy, kto ma najwięcej pojazdów, albo także systemu admina, nie? Czyli kto jest na przykład adminem, tak dalej. Bardzo fajna rzecz. Będziemy to nie tak często używać, ale myślę, że pomyślałem sobie, będzie to nawet dosyć ważne dla Was, żeby to o tym wiedzieć, bo to są bardzo fajne funkcje to są, więc... to by było na to. Więc ja Wam teraz właśnie pokazywałem podstaw MySQL, jak tworzyć taką tablicę poprzez komendę, bo i tak będziemy tworzyć taką tablicę poprzez bazę poprzez HeyDSQL, tak? Pokazywałem Wam, jak
wpisać, albo jak wpisać coś do tej bazy, tak? Pokazywałem wam, jak pobierać coś z tej bazy i jak aktualizować, tak? To są właśnie te podstawy, jakie wyście powinni wiedzieć, tak? Ale to nie są jedyne funkcje, to jest tylko taka gęść funkcji, jaką ma MySQL, jest naprawdę mnóstwo możliwości i funkcji, jakie można używać, tak? To nie jest tylko w select, update i insert into. Możemy różne zadania matematyczne wykonywać. Możemy także oczywiście usunąć, tak? Coś z tej bazy, ale to kiedy indziej wam pokażę. I także możemy różne warunki, tak? Na przykład ma nam pobrać z tej bazy tego gracza, jeśli ten gracz ma tyle kasy, a jeśli nie, no to ma to pobrać i tak dalej, tak? Bardzo fajna rzecz, ale to do tego przejdziemy kiedy indziej, to są tylko podstawy, więc mam nadzieję, że mogę wam pomóc chociaż trochę. Ja się z wami żegnam, następnego odcinka, zaakceptować sam. Cześć!